Doda miała wypadek o dramatycznym przebiegu. Wszyscy znają zamiłowanie popularnej wokalistki do efektów specjalnych. Liderka zespołu Virgin podczas swojego popisowego show wjeżdżała na specjalnym, ruchomym podeście na scenie. W pewnej chwili podest nagle zerwał się, a razem z nim Doda poleciała na ziemię. Publiczność była w szoku. Doda miała wypadek. Jak podaje Super Express, popularna wokalistka miała wypadek. Ruchomy podest, na którym stała. Z niewyjaśnionych przyczyn nagle zerwał się, a razem z nim na ziemi wylądowała liderka Virgin. Sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie. Jak podaje źródło, wszystko z powodu linki, która mogła być lekko naderwana, czego nie zauważyli techniczni. Choć wypadek mógł skończyć się tragedią, to jednak wokalistka miała dużo szczęścia i wyszła z sytuacji bez szwanku. Nic jej się nie stało poza ewentualnymi niewielkimi siniakami czy obtarciami. Widzowie jej show byli pod wrażeniem, bo Doda chwilę później wyszła z dziury o własnych siłach. Jak wiadomo, Doda jest wysportowana. Od wielu lat regularnie ćwiczy, biega, a także dobrze się odżywia. Ma świetną kondycję, więc wspięcie się na scenę nie było dla niej zbyt wielkim wyzwaniem. Jak gdyby nigdy nic, wstała i z uśmiechem na ustach przywitała publiczność. Koncert rozpoczął się więc punktualnie, a Doda pomimo upadku, czuła się dobrze i w energiczny sposób poprowadziła dalej swoje show.
świadkowie, którzy widzieli sytuację, zaczęli piszczeć. Ludzie zaczęli piszczeć. Wszyscy zamarli. Ale Doda za chwilę sama wygrzebała się z tej dziury, wdrapała na podest i wystrzeliła z bazuki. Była profesjonalna. Miała na sobie pelerynę, więc nie było jej łatwo, mówią świadkowie dla Superekspresu.